Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, kochani, będzie przecudowny rozkład. Przybyła do mnie wielka dama Nefertari i jej tarot. Bardzo dziękuję pani Agnieszce i posłuchajcie, ten rozkład będzie dzisiaj właśnie pod hasłem co Nefertari ma tobie do przekazania. Nefertari, muszę wam powiedzieć, bo sama się doszkalałam, nie mylić z Nefertety. Obie wielkie, bardzo potężne królowe. Nefertari jednakowoż, to była żona Ramzesa II, nosiła tytuł wielkiej małżonki królewskiej pierwszej, bo faraon w tym czasie, takie czasy, mógł sobie pozwolić na wiele żon. To były, jak gdyby wiadomo, mariaże ze względu na sprawy państwowe, ale ona była tą, która była jedyną, najpierwszą, najnajszą. A dlaczego możemy śmiało tak twierdzić? Dlatego, że ona ma nawet własną świątynię w Abu Simbel. Więc możemy sobie wyobrazić, jak potężna, jak mądra, jak wpływowa musiała być kobieta, królowa, która doczekała się własnej świątyni. I dzisiaj będziemy sprawdzać właśnie, co Nefertari ma nam do powiedzenia. Posłuchajcie, ten tarot jest tak piękny, zobaczcie, zjawiskowo piękny, on daje bliki, jest złoty. Ja jestem sroczka, więc uwielbiam wszystko to, co się błyszczy, a on błyszczy się niesamowicie, jest magiczny, jest śliczny, po prostu cudowny, więc rozkłady będą na pewno z nim bardzo magiczne. Zresztą energia jego, jak ją wzięłam do ręki, ten tarot, zawsze sprawdzam tak talię tarota. Jak do mnie przychodzi jakaś talia, poziom przechodzenia ciarek przeze mnie mówi o tym, jak bardzo mocno jestem zsynchronizowana ja z daną talią i jak bardzo mocno ona jest napączowana, powiedzmy sobie, arsenałem magicznym, tym, który ja odbieram. I to była jedna z większych skal ciar, jakie mnie przeszły, kiedy wzięłam ten tarot do ręki. Także super talia. Posłuchajcie. I co wam chcę jeszcze tu powiedzieć? 10 października będzie Biesiada Magiczna i tam będziemy, ciąg dalszy zrobimy, bo już się nie mogę doczekać, kiedy sobie pogadamy. Tam zrobimy ciąg dalszy na temat rytuałów z tarotem. Magii tarota, bo pytaliście tam o to, co można jeszcze. Elusia pytała o zdrowie. Elżbieta, Elunia, mam prawo tak mówić, więc powiedziałam, mam prawo do zdrowień w tym jej przypadku, więc będzie na temat rytuałów o zdrowiu i na temat innych rytuałów, bo widzę, że bardzo się wam to spodobało, więc powiem jeszcze to, co wiem i co mogę powiedzieć bezpiecznie w ogólnym dostępie. I teraz tak, i spotykamy się, będzie ogłoszone 10 października na Biesiadzie Magicznej. Jeszcze nie wiem, czy 20, czy 21, ale to wymyślę. A tutaj jeszcze muszę pokazać, to dla Anety, trochę, że tak powiem, obiecanej karty, bo obiecałam dziewczynie, że pokażę. Aneto, to jest twój niedźwiedź z słońcem na czole. Aneta będzie wiedziała, o co chodzi. I co, kochani, i my się bierzemy do pracy. Zaraz pokażę wam, jakie karty jeszcze oprócz Nefertari będą brały udział. Z nami wielka dama, królowa, która doczekała się swojej własnej świątyni w Abu Simbel, ukochana Ramzesa II, wielka kapłanka przy okazji, bo taki tytuł też nosiła, już mnie ciary przechodzą, więc rozkład będzie magiczny, to wiem. Dobra, nie przedłużam. Jakie talie będą z nami? Wyrocznia gwiezdnych ziaren, mity i syrenki, wyrocznia oraku wody, wampirki, tarot Nefertari, czarne tło, dlatego że czarne tło po pierwsze pochłania świetnie energię, a po drugie ładnie nam będzie wyglądał ten tarot, po prostu, tak żeby było go widać. Kochani, dlaczego tak mówię często o tym czarnym tle? Bo wielu z was się obawia czarnego koloru i wiecie, to jest tak jak z czarnym kotem. W nocy wszystkie koty są czarne, strach ma wielkie oczy, czarna świeca. Tak, używa się jej czasem w czarnej magii i czarnego obrusu, ale czarnej świecy, czy czarnego obrusu, czy czarnej tkaniny używa się również po to, żeby wessać, wciągnąć to, co negatywne. Czyli teoretycznie ten obrus tutaj będzie nas chronił od złego oka i będzie w siebie jak gdyby wchłaniał to, co negatywne. Taki jest tajemnica czarnego koloru. Czarna świeca tak samo potrafi świetnie ściągnąć, kochani,
negatywną energię. Jeżeli dużo nosicie w sobie czarnego koloru i idziecie wśród wampirów energetycznych, to trzeba rzeczywiście uważać, bo on będzie łatwiej wciągał, wsysał tą energię w siebie, ale jak się zatka wasza bluzeczka czy wasze spodenki, bo są czarne i już więcej nie wytrzymają tego wampirzego, że tak powiem, pączowania energią, wtedy mogą zacząć oddawać w wasze ciało. Więc czarnego koloru trzeba używać z rozwagą i wiedząc, co się czyni, ale jest on magnetyczny. Poza tym ja uwielbiam taką trochę jakby ciemniejszą formę estetyki. No i tak, dobra, pogadałam. Kochani, już mówimy tak, co tutaj będzie? Będzie dzisiaj wasza intuicja miała tak, zielone jajo, czerwone jajo na drugiej pozycji i błękitne jajo, czyli rozkład 1, 2, 3. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma. Stali bywalcy wiedzą, jak wybierać na pełnym luzie i to, na co pierwsze pada wasze spojrzenie w ciągu 1-2 sekund, to jest to, co wam intuicja podpowiada. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a my jedziemy. 1, 2, 3. A zatem ci z was, którzy wybrali zielone jajo, to jest onyks pakistański, barwiony na zielono. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, podpowiadam. Czasami pytacie, co to za kamienie. To po prostu onyks pakistański, który jest zabarwiony na zielono. I będziemy patrzeć, co magiczny, przepiękny tarot Nefertari, nazwijmy ją Boska Nefertari, w końcu ma swoją świątynię w Abu Simbel, Boskiej Nefertari, ma wam do powiedzenia. Na pomoc dla tarota Nefertari przybyły orakuły, trzy różne, i będziemy patrzeć, jak się sprawy mają. Dobra, popatrzmy. Tylko od tej strony, żebym się nie pomyliła. Tak, dobra. Kochani, córka władców karmy, sprawiedliwość na pierwszym miejscu, as mieczy, Horus na drugim miejscu, Horus jak dla mnie, dopiero poznaję ten tarot, i filar Jet, który jest przechylony i którego przepiękny Egipcjanin, filar Jet to stabilność, popatrzcie, i przepiękny Egipcjanin próbuje z dużym wysiłkiem przywrócić stabilność, czyli ustawić ten filar. O czym nam to mówi? Nefertari wyraźnie podpowiada, że osoby, które wybrały ten zielony kamień, są na obecnej ścieżce swojego życia, tu i teraz, poddane dość wymagającej lekcji, dość wymagającemu spojrzeniu tam gdzieś z góry na was. Czyli jest to pewnego rodzaju test, egzamin na waszą prawość, na utrzymanie wewnętrznej harmonii, jakiekolwiek nie byłyby wasze wyzwania. To jest rozkład ogólny, ale to się może tyczyć wszystkiego. Od zdrowia, poprzez pracę, poprzez uczucia. Wszystko. Jedno z tych albo wszystko, bo to jest karta, która mówi, we wszystkim powinieneś znajdować teraz równowagę, wyłączać emocje. Można czytać w takich momentach, kiedy ja na przykład jako wróżąca i często też medytująca nad swoim życiem, jeśli wyciągam kartę z jakiegokolwiek tarota, kartę Sprawiedliwość, lubię często sobie czytać Desideratę. Tam jest to krocz spokojnie wśród zgiełku i tłumu. To możecie sobie nawet wydrukować i często, gdyby nerwy was ponosiły, czytać. Dlaczego? Dlatego, że tu jest wezwanie do przebudzenia. Tu Nefertari mówi, że doszliście do takiego punktu w swoim życiu, kiedy pewne rzeczy będą musiały cięciem ostrego noża odejść z waszego życia. Mogą to być sytuacje, osoby, mogą to być wreszcie nie takie programy wewnątrz głowy, kody, mogą to być pewne rzeczy zdrowotne. Tu może być szeroko pojęta, jak gdyby taka operacja dokonywana na waszym życiu z pomocą sił wyższych, aby przywrócić stabilność. I tarot Nefertari i sama Nefertari mocno, ale to mocno kładzie nacisk, to jest duży arkan, więc musimy przede wszystkim jemu się przyglądać na to, żebyście zwrócili uwagę, że to nie jest czas w waszym życiu, aby ulegać emocjom, panice, rozchwianiu, melancholii, sentymentalizmowi, rozczulaniu się nad sobą. To nie o to chodzi w tej lekcji. To jest lekcja radykalnych cięć, to jest lekcja długofalowego
długofalowego naprawiania wszystkich tych rzeczy, które straciły stabilność w Waszym życiu, rzeczy, być może Wasze poczucie wartości straciło również stabilność, patrzcie na to szeroko. To można przyłożyć wszystko na wielu poziomach. Być może trzeba oczyścić po cięciu takim radykalnym, chirurgicznym to, co powinno odejść z Waszego życia. Nie wiem, niechciane sytuacje, pewne scenariusze albo wreszcie jakieś takie rytuały dnia. Rytuały dnia dobrze pojęte nie są niczym złym, ale jeżeli rytuałem dnia jest na przykład wstawanie o 5 rano, wypalenie paczki papierosów i wypicie 12 kaw, a potem zastanawianie się, dlaczego ja nie mam zdrowia, to rozumiecie, tu trzeba popatrzeć chłodnym okiem na to, co się dzieje w Waszym życiu i nie bać się tych zmian. Tarot Nefertari jak gdyby nawet Wam podpowiada, że dla tych śmiałków, którzy... Zaraz zobaczymy, co jest na dole kart. Co jest na dole talii? Przepiękny. Dla tych śmiałków, bo tak sobie powiedziałam, że podpowiedź będzie na dole talii. Dla tych śmiałków, którzy nie będą bali się przejść długofalowy ten okres naprawczy. Coś, co chwiało się od lat paru, jeśli chodzi, nie wiem, o zdrowie, czy sytuacja kryzysowa, czy jakieś, wiecie, nie takie rzeczy w świecie finansów. Jeśli to się chwiało od 10 lat, nie naprawicie w ciągu dnia czy dwóch. To jest długofalowe uzdrawianie, ale z obietnicą dla śmiałków, którzy będą kroczyć spokojnie wśród zgiełku i tłumu przez długie lata życia, jest obietnica po rycerzu pucharów, przepięknym rumaku, że wszystko skończy się dobrze, jak w bajce. A rycerz pucharów zawsze wnosi nam baśniowy nastrój, zawsze wnosi nam romantykę. Tam za jakiś czas będzie czas na ucztowanie, na weselenie się, na puszczanie wodzy fantazji. To wszystko będzie za jakiś czas obiecane dla tych, którzy wytrwale podążają na tej właśnie ścieżce do uzdrowienia. Posłuchajcie. Jak będzie słychać wykrzykiwanie za oknami, to jakaś manifestacja idzie i niech Bóg wniesie harmonię we wszystkie serca, niech wszyscy będą szczęśliwi, zadowoleni, niech wszyscy będą wolni od smutku i cierpienia, a my przedłużamy. Posłuchajcie, jeśli chodzi o Wasze życie, to jeśli dopracowaliście się momentu, kiedy wchodzi karta sprawiedliwości, to znaczy, że jest to pewnego rodzaju błogosławieństwo, ale stygmat rzeczywiście to jest trudna karta, która zawsze mówi, że tutaj rzeczywiście tak jakby wyrównanie rachunków, w tym też i karmicznych, nie mówimy, że nie. Ale karma nie jest niczym złym, nie jest złowieszczym babonem, który czeka na to, żeby Wam popsuć życie. Ona czeka, żeby Wam to życie naprawić, więc jeśli pewne rzeczy wydają Wam się trudne, nerwowe sytuacje, to przytoczę Wam tutaj takie, oglądałam ostatnio na YouTubie takiego mistrza Shaolin, który trenował kung fu. Wybaczcie, nie pamiętam jego imienia, dość trudne. Nie w imieniu rzecz, myślę, że ten mistrz mi wybaczy. Chodzi tutaj o to, że on opowiadał przepiękną historię, że ludzie z zachodu, którzy często przyjeżdżają do nich, naczytawszy się podręczników, liczą na to, że w ciągu roku będą... uzdrowią całe swoje życie, będą lepsi niż mistrzowie kung fu, którzy trenują na przykład, wiecie, od 12 lat pewnego rodzaju sport z siłą i z pasją. I on mówi, to nie w tym jest rzecz. Możesz przeczytać miliony podręczników, możesz przeczytać miliony afirmacji i medytacji pod tematem, jak to zrobić. Możesz się oczyszczać, to jest dobre. Możesz sobie wspomagać podręcznikami, szkoleniami, nie wiem, czym tam chcemy, coachingami, ale pytanie jest, powiedział ten mistrz, jaki bardzo będziesz zdeterminowany i jak bardzo będziesz wytrwały po to, żeby dojść do tego celu, żeby zacząć działać i ćwiczyć. Wy musicie to wasze życie rozćwiczyć. To jest jak gdyby potęga uzdrawiania. I pytanie właśnie od tych kart i od Tarota Nefertari jest takie, jak bardzo będziesz zdeterminowany, oddany i poświęcony swojej sprawie. Bo tutaj twoją sprawą jest teraz naprawienie scenariusza własnego życia, uzdrowienie go i wtedy, jeśli twoja wytrwałość będzie pieczołowicie pielęgnowana, jeśli będziesz kroczył tą ścieżką, aż jeszcze jedną kartę tu wyciągnę, jaka jest nagroda,
Nagroda jest taka, że następuje nareszcie równowaga za jakiś czas w Twoim życiu. Może za rok czy dwa nie wszystkie Twoje problemy będą rozwiązane, ale następuje pokój, następuje rozejm, następuje równowaga, następuje wyjście na ścieżce do uzdrowienia w kierunku góra, wzniesienie. Tutaj są pewnego rodzaju pakty, unie. Tutaj jest szeroko pojęta reforma na poziomie zdrowia, na poziomie być może nawet długu, jakichś zadłużonych sytuacji u Was. Tu jest możliwe wypracowanie stabilności, tak bym powiedziała. Warto by było popatrzeć jeszcze orakułem, co my tu mamy. Głębokie uzdrawianie komórkowe. Energia Arcturusa. Fizyczne i emocjonalne uzdrawianie. Nie zdziwiłabym się, gdyby spara część grupy miała przy okazji problemy na temat zdrowia tu, bo ta karta wyjątkowo odnosi się, tak jakby jest stricte ustawiona pod kątem zdrowotnym. Energia Arcturian mówi nam, żeby im podać rękę wprost. To jest karta, która mówi otwartym tekstem: podaj nam rękę, zaproś nas do swojego życia albo zaproś, jakie chcesz, inne opiekuńcze siły duchowe z taką wyciągniętą ręką i poproś o fizyczne i emocjonalne uzdrawianie. Bo to jest jakby na poziomie komórkowym podana wręcz tak jakby panaceum na lęki, na niewiarę w siebie, na wszystko to, co mrokiem kładzie się w Twoim życiu i na Twoim zdrowiu i na Twoich emocjach i powoduje, że być może Ci ciężko wyjść z jakiejś właśnie takiej sytuacji. Bo nie mówimy, tutaj są osoby, tu mogą być fajterzy, tu mogą być osoby, które idą po tej ścieżce życia i jeśli idziecie w taki sposób, że nie poddajemy się, jest hardcore, ja mam tą energię, mam tą wiarę, mam tutaj możliwość, jak to się mówi, braworowego odcinania, dokonywania operacji na swoim życiu po tej śmigłej energii, która mówi, jak ten sokół wzlatuje wysoko i cel widzę i nie boję dokonywać się radykalnych cięć w swoim życiu. Wiem, że pewne operacje muszą zostać dokonane. Może muszą zostać odcięte złe wpływy, może toksyczne osoby z mojego życia, może musi zostać uzdrowiony mój biznes, moja praca, moje zdrowie, może wreszcie jakieś operacje muszą zostać dokonane, ale to jest przywrócenie mojej stabilności i ja po to idę. I wiem, że nie będzie lekko, ale życie nie jest od tego, żeby się tylko cackać. Taka tu jest surowa energia, ale lekcja jest taka, która mówi, gramy o uzyskanie absolutnej stabilności, o jakiś pakt, o jakiś rozejm gramy. Gramy w grę z dbaną życiem. Teraz popatrzę, co mają do powiedzenia. Wampirki i syrenki. Słuchajcie, ta karta mówi sama za siebie. Supernatural. Czyli para. Wszystkie parapsychiczne zdolności, które są w Was. A są w Was. Nie ma, że nie po tej karcie. To jest karta w syrenki. To nie są syrenki, tylko są wampirki, ale to jest jakby karta wody. Widać tutaj ryby, które pływają naokoło tego, tutaj tej istotki, więc chodzi tutaj o emocje, chodzi tutaj o ciało astralne, a chodzi również o głębokie możliwości brania, czerpania wiedzy z kontaktu z podświadomością, ale również z nadświadomością, bo tu jest światełko nad głową. Tu są wszystkie Wasze zmysły, jak jasno czucie, jasno słyszenie, jasno widzenie. Jeden z nich, jak minimum jeden z nich, musicie mieć mocno uruchomiony na pełnym potencjale. Jak ktoś tutaj mówi, że nie ma niczego takiego we mnie, to podam Wam przykład z jasnoczuciem, bo jasnowidzenie i jasnosłyszenie rzeczywiście to już jest jak gdyby taka forma, którą trzeba wypracować i nie wszyscy ją muszą mieć, ale jasnoczucie ma każdy człowiek na tej ziemi, śmiem twierdzić, tylko nie słucha sygnałów swojego ciała. A co to znaczy? A to znaczy, że jak jesteś na przykład na jakiejś rozmowie z człowiekiem i wywraca Ci się żołądek na jego widok i nie wiesz, że to nie są Twoje tylko nerwy czy trema, ale wszystko Ci mówi, coś mi się w nim nie podoba, to jest właśnie jasnoczucie. Wywala Ci cały Twój system wewnętrzny, podświadomość Ci się wykręca w środku i mówi, wyjdźmy stąd, bo tu nas nie czeka nic dobrego. A często ludzie jak gdyby sygnały ciała tak jakby tłumią, uznają, że one są głupie, że to im się wydawało, że to trema czy nerwy. Jasnoczucie więc jak minimum, ale uprę się. Tu jest ogromne pokłady jakby empatii
ogromne pokłady mediumizmu po tych rybach, czy też wreszcie intuicji takiej, wiecie, sielskiej, piekielni, anielskiej. I to jest Wam dane w sukurs. Tutaj karty przyszły, żeby Wam o tym przypomnieć. A syrenki mówią, że oglądają mnie tutaj dusze. I znowu, a propos równowagi, oglądają mnie tutaj już na tyle, jak gdyby kosmiczne, stare dusze, na tyle stare i dojrzałe, żeby wiedzieć, że równowaga to jest to, czego potrzebujemy w najtrudniejszych czasach, a więc może Was ściągnąć do jogi, do medytacji, do przebywania wśród zieleni, do słuchania jakiejś spokojnej muzyki. Wszystko to, co mówimy tutaj, łapanie balansu, Wam służy. I tutaj syrenki przybyły, żeby Wam o tym przypomnieć, że dokładnie właściwie Wasza misja wymaga również tego, żeby nie bać się nawet podczas deszczowego dnia, czy takiego za oknem, czy takiego w duszy, sięgnąć po coś, co równoważy i harmonizuje Wasze emocje. Tak naprawdę to Wasze religijne sanktuarium nosicie w sobie i tutaj jest największa cisza i spokój Waszego serca. I tutaj jest wszystko to, co powoduje, że możecie jesteście w stanie jak gdyby przejść przez ewentualnie trudny okres w Waszym życiu. Ewentualnie, ale po tych kartach, ja to mówię przy rozkładzie ogólnym zawsze, wiecie, z ostrożnością, ale po tych kartach może być tak zwany naprawdę, tak jak mówimy, surowy, wymagający okres w Waszym życiu. I Nefertari przyszła z przepiękną informacją dla Was, że to przywrócenie tej stabilności jest absolutnie możliwe, tylko żebyście się nie poddawali. Zobaczymy, co ma do powiedzenia nasz orakuł wikański cieni dla Was. Chodź tu, kochany, z tej skrzyneczki wyjdź. Chodź, no popatrzcie, jaki uparty. Dobra, pozwólcie. Wikański orakuł cieni. Co? Kosmici, którzy wykluli się z zielonego jaja i przybyli na Ziemię, mają do ugrania, jeśli nie poddadzą się, jeśli przejdą wszelkie trudne testy, jak Jazon po złote runo, jak wszyscy mityczni bohaterowie. Popatrzcie na mity, kochani, w Waszym wypadku. Nie ma tak, że wszystko podane przez bogów, przez Babę Jagę, ile trzeba było w rosyjskich i naszych podaniach ludowych przejść prób. Baba Jaga to jest ta, która daje trudne zadania, dlatego taka znielubiana. Nazwijmy to, ja tutaj roboczo i obrazoburczo nazwę ją córką karmy. Ona testowała ludzi na różne sposoby. Czy są już na tyle gotowi, żeby wybrnąć z trudnych zadań? Bo tak naprawdę my nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby, wiecie, nie ubrudzić sobie kolanek poprzez wrócenie się tu i tam. No dokładnie, tu jest sytuacja konfliktowa. I tutaj magia czasu, znowu czas i jeszcze raz podkreślam czas. Posłuchajcie, po pierwsze te karty mówią tak, rzeczywiście powtarzają jak gdyby, jakby powtarzają mniej więcej to samo. Tu jakby potrzebny upór i czas, ta nić pajęcza, pleciona, to jest w ogóle magia czasu ta karta, magia времени, magia czasu. Więc tu jakby nic się nie da przyspieszyć. To jest testowana Wasza cierpliwość, Wasza nieugiętość, Wasza bateryjka wewnętrzna, Duracell. Ten, kto się podda, nie dopłynie do tej Ameryki. Ten, kto się nie podda, tą swoją Amerykę odkryje. To wszystko, co jest jakby takie konfliktowe w tej chwili, tylko poprzez wytrwałe, cierpliwe działania w czasie ugotujecie własny magiczny wywar na to i tylko tak jesteście jak gdyby w stanie przejść i pokonać tą akurat lekcję karmiczną. Cierpliwość, gotowanie własnego magicznego wywaru, ale takie, wiecie, długie, czyli po prostu powtarzanie być może jakichś rutynowych działań i tak dalej. To tak, to wszystko Was może czekać, ale to wtedy przynosi jak gdyby ozdrowienie Waszej sytuacji. I Nefertari to też właśnie Wam podpowiadała cały czas. I cały czas mówi ten tarot do mnie, że tu jest możliwe wyprowadzenie sytuacji na prostą, uzyskanie równowagi, balansu, spokoju i takiego rozejmu, czyli równowaga sił wtedy, kiedy jest balans, kiedy nie potrzebujemy o nic się już bić, kiedy nie tak jak pod Grunwaldem dwa nagie miecze zostały wbite i czekamy, kiedy się bitwa rozpocznie, tylko tu dwa nagie miecze jak gdyby są jako ten symbol zjednoczenia. I u góry widać dłonie splecione, podane sobie jako rozejm, jako święto, jako celebracja jakiegoś magicznego, cudownego rytuału, który nazywamy paktem pokoju.
I to Wam Wasza Nefertari miała do powiedzenia, kochani. Nowicjuszom podpowiem, że jeśli chcecie ode mnie pomocy magicznej albo wróżby, to można się ze mną zawsze umówić na stronie ilamedium.com. Namiary macie zawsze na początku każdego filmu. Stali bywalcy to już wiedzą. Dla całej reszty tych, którzy mnie oglądają, życzę przepięknej soboty, fajnego weekendu i pięknego tygodnia, który zaczyna się poniedziałeczkiem i czterema magicznymi kluczami. Pa, pa, kochani! I teraz ci z Was, którzy wybrali przepiękne koralowe jajo, czerwień to jest mój ulubiony kolor na paznokciach. Od uroków, od złego oka też chroni, ale przepięknie wygląda, dlatego energetyzuje, jak ja Was rozumiem, kochani moi. Zatem będziemy patrzeć, co tutaj dla Was ma do powiedzenia Tarot Nefertari. Na pomoc przyszły nam orakuły. Tutaj jest wikański cień, którego też użyję. I będziemy patrzeć, co Nefertari ma dla Was do powiedzenia. Dobra, odwracamy karty. Król buław zaczyna się energetycznie. Tutaj mamy giermek kielichów i karta sądu ostatecznego. Posłuchajcie, po pierwsze Nefertari wyraźnie zaznacza duży arkan. W pierwszym też pojawił się duży arkan, więc zawsze patrzymy z namaszczeniem na duże arkany, albowiem one nam zwracają, dzieje się coś takiego, co przychodzi z wyższego wymiaru, z planów wyższego wymiaru, z tak zwanego boskiego nadania, od sił wyższych do naszego życia. Tu jest jakieś zdarzenie na horyzoncie, które może znacząco zmienić Wasze życie, Wasz światopogląd. Wreszcie wywrócić w dobrym tego słowa znaczeniu Wasz świat do góry nogami. To jest jakieś zdarzenie, które może wpłynąć na zmianę Waszego losu, na zmianę Waszego życia. I trzeba się przyglądać. Dla dziewczyn może to być przybycie dla dziewczyn, które są samotne. Może to być przybycie osoby w typie króla buław do Waszego życia. Ale będzie to bardzo takie, wiecie, mikroskopowo przybliżenie zbyt duże, jeśli mówimy o całej energii tarota. To jest zejście do takiej typowej jednej sprawy przyziemnej, a my tu łapiemy rozkład ogólny, więc sam król buław i stojący przy nim giermek kielichów mówi nam o tym, że to jest taki okres, kiedy Wasze losy mogą się odmienić, ale tylko poprzez bardzo kreatywną postawę, poprzez uruchomienie potencjału wewnętrznego ognia, pasji, poprzez śmiałe, brawurowe działania, takie nawet czasem bez głowy. Trzeba pamiętać o tym, że rzeczywiście za plecami trzeba mieć towarzystwo własnego miłego nastroju, czyli żeby ogień Wasz nie był palący, czy też nie był, wiecie, dla innych taki, do którego oni boją się podejść, bo jest, nie wiem, za groźny, za cięty, za bardzo sarkastyczny, za bardzo dominujący. Ten Wasz ogień musi być ciepły, miły, a jednocześnie nieco szalony i brawurowy. Tutaj nie bałabym się brania odpowiedzialności za życie we własne ręce, bo do tego te karty namawiają. Tutaj nie bałabym się ekspresji. Nefertari mocno tarot nam wskazuje, że tak jakby zupełna odmiana losu, wskrzeszenie jak gdyby z martwych do życia ponownie może nastąpić, ale tylko wtedy, kiedy my pełną ekspresję, pełną pasję, pełne takie brawurowe poczynania z siebie jesteśmy w stanie wykrzesać i kiedy nietuzinkowa energia będzie nam za Pan brat w ciągu całego dnia. Czyli przywodzi mi się tutaj taki moment z takiego filmu, dość dziwna ta komedia była, pamiętam, Jestem na tak. Ja tam kawałek oglądałam, ja nie oglądam telewizji, ale ten film oglądałam jakiś kawałek gdzieś, pamiętam. No, rzecz tam była, toczyła się o to, żeby po prostu tytułowy bohater miał wszystkim zdarzeniom w swoim życiu mówić na tak, jakiekolwiek one by go nie spotkały, i podawać im rękę. I tam jakiś korowód przygód w związku z tym nastąpił. Aż tak nie polecam, żebyście wszystkiemu mówili tak, ale poprzez właśnie zadziałanie w inny sposób jesteście w stanie pozytywną iskrę tknąć w Wasze życie. To jest podawanie ręki brawurowym pomysłom, nowym ideom, śmiałym posunięciom. Tu może być wykreowanie czegoś nowego, tu może być wskrzeszenie z martwych jakiegoś pomysłu, a być może nawet jakiejś znajomości, relacji, albo też pomysłu na firmę, na
miliony rzeczy, rozumiecie, rozkład ogólny. W każdym razie energia kart mówi: nie bój się być odważny, odważna, nie bój się pokazać całej pasji, jaka w tobie drzemie, nie bądź się okazywać również miłej, sympatycznej, przyjaznej twarzy, otoczeniu, okolicy, ludziom, którzy być może do tej pory napawali cię lękiem, a nastąpią jakieś bardzo ważne przemiany w twoim życiu. Tutaj jeszcze zobaczę, co mamy pod spodem. No, transformacja, posłuchajcie, jakby nie było. Pełna transformacja. Tu wskrzeszenie zmartwych, a tutaj mniej więcej to samo mówi karta, która mówi, że coś w waszym życiu nieuchronnie dojrzało do tego, żeby tak jakby wywrócić o 180 stopni scenariusz waszego życia. Wszystko. Od tej pory, jeśli nie będziecie się bali tych zmian, jeśli podacie im rękę, bo jeśli się ich boimy, to tak jakbyśmy je, wiecie, zatrzymywali. Natomiast jeśli podajemy im rękę, to szeroko pojęte mogą być, wiecie, zupełne zmiany pracy, zmiany, nie wiem, związków, relacji. Tu tego typu działania wchodzą w grę. Wywrócenie życia do góry nogami, mówi Nefertari. Jeśli nie będziesz się tego bał, jeśli podasz temu rękę, jeśli będziesz słuchał swojej wewnętrznej pasji, tego, co ci w żyłach tam płonie, to możesz na tym wyjść wcale nieźle, powiedziałabym. I do tego jest jak gdyby wezwanie. Dobra, popatrzmy, co mają do rady karty orakułów, jak to się będzie ze sobą kleiło, bo tu jest tak jakby: nie bój się, śmiej śmieć. Nie bój się, rozkręć, rozstańcz się, zrób coś inaczej niż do tej pory. A będzie ci dane, popatrzcie, myślenie w szerszym kontekście. To jest energia plejad, wizjoner, natchnione pomysły. Tak a propos, zobaczcie, ja zawsze losuję karty, nigdy ich nie podglądam. Patrzcie, jak to się zawsze pięknie dzieje, że one jak gdyby wchodzą i mówią w tym samym językiem. Bo tutaj chodzi o to, żeby wychodzić z pudełka świadomości, poszerzać ją, żeby wychodzić ze strefy komfortu, myślenie w szerszym kontekście, wychodzimy poza bramy jakieś. Do tego nawołują kosmiczni bracia. Plejady są tymi, które lubią zmiany. Fakt. Nie musi to być wasza bajka plejady, ale one was do tego zapraszają, żeby mieć natchnione pomysły, żeby mieć inną wizję tego życia, żeby przekroczyć tą bramę swoją poznania i spróbować czegoś innego. To jest na tej zasadzie. Chociażby, ja podam taki najprostszy, najbardziej przyziemny przykład. Nigdy w życiu nie spróbuję czegoś, bo to nie dla mnie. No nigdy w życiu nie spróbuję czegoś, bo to nie dla mnie. A skąd możesz wiedzieć, że nie dla ciebie, jeśli nie spróbujesz? No na tej zasadzie, chociażby zaczynając od kuchni jakiejś, rozumiecie? To nie znaczy, że musi wam spasować, ale spróbowałem i przynajmniej wiem, że to na pewno nie dla mnie. I tu szeroki kontekst, żebyście tą kuchnię waszego życia, namawiają plejady, jak gdyby poszerzyli wasze myślenie, wasze śmiałe działania, żebyście się odważyli zrobić coś zupełnie, nie wiem, wybieraliście się zawsze na wakacje w jedno miejsce, można jechać w inne. Postawić coś na głowie, ten wasz wszechświat. Boicie się wywrócić waszego scenariusza życiowego, a to jest tak jakby z tej strony przechodzić przez jakąś kosmiczną bramę do świata, który oferuje dużo fajniejsze, jak to mówimy, dużo fajniejsze miasteczko zabaw zwanych życiem. I cała ta energia, fakt, dziewczyny, dla tych z was, które są samotne, to może być wywrócenie życia poprzez mężczyznę, który przychodzi w typie króla buław. I teraz pytanie, czy wy będziecie się bardzo bały pokazać pełną pasję, czy będziecie się jak gdyby mocno zastanawiały, co się za tym kryje, czy nie będziecie się bały podać temu ręki. To jest inna sprawa. Ale tutaj szeroko pojęty król buław to jest energia. To jest tchnienie tej karty, która mówi: ja jestem wolą, ja jestem pasją, ja jestem życiem, ja jestem energią, która włada ogniem i która mówi ci: nie ma gór do tego, by ich nie zdobyć, tak? Jak ja to chciałam powiedzieć, nie ma gór nie do zdobycia, nie ma mórz nie do przepłynięcia, mój wewnętrzny ogień może wszystko. To jest energia tej karty. Nie tylko personifikuje osobę, ale sama w sobie mówi, jaką ty energią powinieneś władać, aby to życie twoje mogło w jakiś sposób zmartwychwstać. Ale i tak idą do was mocne zmiany, takie jakby od losu. Łatwiej, piękniej będzie podać temu rękę w taki sposób, wtedy więcej można wyczarować, wycisnąć z tej energii. Dobra, patrzmy, co wampirki i patrzmy, co syrenki. No przepiękne. Posłuchajcie, bardzo mi się podoba, bo to jest tak jakby
nieco zblazowany wampirek, który tak jakby oświecenie do niego idzie, a on tak jakby, no i co ja kurczę z tym zrobię, nie? Nie mówię, że do Was idzie oświecenie, ale umówmy się, oświecamy się przez całe życie i przez całą galaktyczne eony lat do przodu cały czas. Więc pewnego rodzaju nowy rodzaj oświecenia do Was idzie, a tak jakby Wy tacy wiecie, przygaszeni możecie być, mówi energia tej karty, a tutaj trzeba korzystać z własnej intuicji, nie bać się tego wewnętrznego czarnego kota, który Was prowadzi. Czarny kot to wielki mistrz intuicji i prowadzi, jak to się mówi, uczy jak omijać rafy nieciekawe. Natomiast rzeczywiście tutaj przychodzi, karta też mówi, inspiracja, innowacja, więc tutaj przychodzi coś takiego do Was ze świata duchowego, co mówi czas już na zmianę i nie opieraj się dłużej, bo już zastygłeś w tym amalgamacie zwanym Twoim życiem i jeśli Ty tego nie dokonasz, to my będziemy to wydatnie gdyby pomagać, by się to dokonało, bo tak jakbyś w jakiejś krzemiennej bóle zastygł w tym życiu, zastygła w tym życiu i wszystko idzie utartym kręgiem, nie chcesz jak gdyby zobaczyć, że świat ma Ci nieco więcej do zaoferowania. Po tym kosmiczny, anioł kosmicznego pyłu powiedziałabym, że możecie mieć spływy z tego momentu, kiedy patrzycie na gwiazdy, możecie uwielbiać patrzeć na gwiazdy, możecie uwielbiać ciemną nocą patrzeć nawet w niebo, które jest bez gwiazd i szukać tam jakiejś inspiracji, możecie wreszcie mieć spływy podczas snu przepiękne, bo tu jakiś taki anioł, który Was kosmiczny, który Was prowadzi, którym ja Ci nie dam zasnąć w jakimś punkcie swojego życia, bo my chcemy się bez przerwy rozwijać. Po to tu przyszedłeś, że jesteś wieczną kreacją. Wszystko w tych kartach, wszystko i jeszcze raz wszystko mówi, idzie zmiana. Idzie zmiana, która wywróci, jak to się mówi, w dobrym tego znaczeniu Twój los i coś tutaj już nic nie będzie takie samo. Ale bądź gotowy, życie to wielka podróż. To nie chodzi o to, żeby mieć ten świat poukładany jak w pudełeczku i poruszać się jak koń w kieracie całe swoje życie po utartym schemacie. To zupełnie nie o to tu chodzi. Nie bój się, otwórz się na tą zmianę, będzie dobrze. Tak mówią te karty. O, odwróciłeś się, to chodź. Co tu? Bo chciałam zapytać, co jest do ugrania? Do ugrania jest, moi drodzy, giermek pentakli. Do ugrania jest napisanie jakiegoś nowego scenariusza, czemuś, co będzie się działo na poziomie materialnym, czyli tu ziemskim. To nie jest li tylko wizja, że będzie jakiś wzrost na poziomie duchowym. No, ładnie sobie powiedziane, li tylko. To już nie mało, gdyby to było tylko na poziomie duchowym, ale pentakle nam mówią zawsze, że to jest taka zmiana, która wymiernie materializuje się na Ziemi. W czymś, co dopiero jak gdyby urodzi się w jakimś genialnym planie, genialnym projekcie, genialnym początku podróży z czymś, co jest budowane. Być może zupełnie nowa siedziba na Twoje miejsce w życiu, tak, ale tu są szeroko pojęte plany, projekty, być może nowe biznesy, być może nowe znajomości, coś, co się materializuje i co zaczyna wchodzić w wasze życie i tak jakby mówi, będziemy studiować nowy rozdział od nowa, ale wybudujemy coś, co nazywa się przepięknym królestwem z tego, co się zaczyna. Królestwem ducha i królestwem materii, tak bym powiedziała. Szeroko pojęte domy mogą tutaj też powstawać nowe, czy też nowe spółki, czemu nie? Nowe projekty mogą powstawać. Może powstać wreszcie nowy związek, który będzie budował na tej ziemi twarde, gruntowne podstawy, ale jeśli by patrzeć na tą energię jako na energię duchową, która się materializuje na ziemi, mówi, zaczynamy naszą podróż w taki sposób, że wskrzeszamy Twoje życie z martwych, wskrzeszamy je na nowo, z martwych, rozumiecie mnie, z jakiegoś punktu tak zwanego punktu komfortu, wskrzeszamy je i tworzymy rzeczy piękne, rzeczy takie, które cieszą oko, których można dotknąć, które można, jak to się mówi, chwycić do ręki. Więc tutaj jest szeroko pojęta transformacja, która buduje rzeczy piękne. Dobra, teraz orakułem cienia. Co on jeszcze ma do powiedzenia? Zobaczmy. Nefertari Wam obiecuje, wyleciało mi pióro, więc niechże będzie. Nefertari Wam obiecuje, że nudy nie będzie, ale będzie za to się działo. I idą tutaj rzeczywiście jakieś takie zmiany.
w Wasze życie, które bardzo mocno wywrócą je w dobrym tego słowa znaczeniu do góry nogami. A tutaj jest tak. To, co Wam będzie pomagało, to jest tak, pewnych spraw, bo tutaj mimo, że karta żółwia, ona nam mówi o prędkości. A wiecie dlaczego o prędkości? Bo tak naprawdę to są rzeczy, żółw zwierzę ziemskie jest. I tak jakby zawsze się śmiałam, dlaczego tutaj jest prędkość, przyzwoita prędkość umieszczona w tej karcie, gdzie żółw jest ostatnim stworzeniem, jakie możemy pomyśleć o nim, że jest Speedy Gonzalesem. Natomiast tutaj chodzi o to, że rzeczy toczą się utartym ziemskim rytmem. Żółw to ziemia, tak? Często się go pokazywało, że nosi jak gdyby ziemię na swoim grzbiecie w dawnych mitach, prawda? Więc tak naprawdę wszystko dzieje się na planie ziemskim z odpowiednią prędkością dla Ciebie. Tutaj mogą dochodzić takie brawurowe pomysły u Ciebie, człowieku, który mnie oglądasz teraz i nawet jest od tego zachęta od sił wyższych, by napić się z kielicha własnej intuicji, własnych pomysłów, własnej kreacji i możesz tworzyć na tej ziemi rzeczy piękne. Każdy, kto mnie ogląda, to tak jakby wezwanie do przebudzenia, a jeśli się nie przebudzicie, to ja powiem tak, tu jest pewnego rodzaju wymuszenie od sił wyższych na Was, tego, byście robili te rzeczy piękne i byście tworzyli te rzeczy piękne. Bo to jest coś takiego, że no nie ujdziemy od tego sądu ostatecznego. To jest zmiana, która przychodzi i chociaż my się chcieli schować jak Jonasz w brzuchu ryby, to nas wyłowią, postawią w odpowiednim miejscu, ale nie tak, że wszystko za nas zrobią. Tymi rękami trzeba to będzie budować. Po prostu sytuacja będzie taka, że nie będzie ale. Tylko kruczek w tej całej opowieści jest taki dla Was, że Nefertari Wam obiecuje, że nawet gdybyście się burzyli, że te zmiany przychodzą, to potem będziecie dziękować Bogom, że one zaszły w Waszym życiu. Bo to tak naprawdę jest zmiana na lepsze, zmiana po pasji, po kreatywności, po czymś, co będziecie tworzyć, co będzie miało, jak to się mówi, ręce i nogi na poziomie ziemskim. Duża zagadka, także potem jak będziecie coś, kochani moi, tworzyć, albo jak już wiecie, co to może być, to napiszcie mi w komentarzach, o co to może chodzić, bo przecież tu mogą być miliony rzeczy, projekty, nie wiem, wiecie, firmy, studia, domy, przedsięwzięcia śmiałe, nie wiem, może tu ktoś wreszcie nawet stworzy jakiś genialny, innowacyjny projekt, szeroko pojęty, urządzenia, czemu nie? Tu jest po prostu coś takiego, co mówi... Wymusimy na Tobie to, żeby się stało, co się stać ma. A przy okazji runda bonusowa dla samotnych może przyjść, jeśli nie będziecie się opierały tym zmianom, może przyjść mężczyzna po sercu i taki naprawdę czuły, mimo że z ogniem, a tacy potrafią czasami być niestabilni i lekkomyślni, aczkolwiek on będzie miał wewnętrzny ogień, a jednocześnie będzie czuły, jeśli chodzi o serducho. Więc do ugrania wiele, dziewczyny. A panowie projekty, kochani moi, dobrze, w takim razie wszystko co mogłam, wycisnęłam dzisiaj z tych kart dla Was i tym, którzy są nowi na moim kanale, przypominam, że jeśli chcecie pomocy magicznej albo wróżby, to można umówić się ze mną przez stronę aylamedium.com, a wszystkim kochanym subskrybentom, przyjaciołom mojego kanału i tym, którzy podglądają tylko z tak zwanego doskoku, czyli mimochodem, życzę przepięknej soboty, pięknego weekendu i magicznego tygodnia, który zaczyna się poniedziałkiem i czterema kluczami, rozkładem na cztery klucze u mnie na kanale. Pa, pa! I wreszcie trzeci rozkład. Ci z Was, którzy wybrali przepiękne turkusowe jajo, onyx pakistański, barwiony na turkusowo, zupełnie jak to oko Horusa. Super. Także jakaś mistyka tutaj jest. Horus ma na Was oko. Posłuchajcie. I teraz zobaczmy, co Tarot Nefertari ma do powiedzenia dla Was. Orakuł idzie w sukurs Tarotowi Nefertari. Będzie z nami też awikański orakuł cieni. I ja już rozkładam karty. W czym tutaj rzecz? Gwiazda zaczyna się pięknie. Rycerz pucharów i karta dziewiątki pucharów. Cudo. Posłuchajcie. Cała pieśń Waszego życia, która zmierza do jakiejś takiej szampańskiej, romantycznej uczty na każdej linii frontu, tak to ujmijmy, czy to jeśli chodzi o pole uczuć, czy spełnienie zawodowe, czy wreszcie sprawy dotyczące zdrowia.
Nefertari wyraźnie tu nam sugeruje, że to jest na najlepszej drodze, aby osiągnąć powodzenie. Jednakowoż karta gwiazdy, posłuchajcie, będę tutaj zdradzała tajniki tarota przy wróżeniu. Karta gwiazdy, ona jest przecudna. Ona zawsze daje nam nadzieję, ale na nią musicie patrzeć długofalowo, bo jeśli by mówić o tym, jakie są perspektywy, że coś dostanę, że do czegoś dojdę, do tego, czego dążę, to mówimy, podążaj ze swoją gwiazdą, tak jak statek, który, tak jak kolumb, który musiał przepłynąć kawałek po morzu, tam ominąć parę burz, podenerwować się trochę, że wiatr w żagle nie wieje i tak dalej i nie odkrył tej Ameryki w ciągu dnia czy dwóch. Także tutaj ta karta mówi, tak, jesteś w stanie dopracować się szampańskiej uczty swojego życia, ale tu jest wymagana cierpliwość i tak jak u gwiazd, na przykład baletu, wielkich gwiazd baletu, wielkich gwiazd opery, ich kariera czy ich ścieżka wymagała wielu ćwiczeń i wielkiego uporu, wielkiego samozaparcia. I tu przy tych pięknych kartach pucharowych, bo Nefertari podpowiada, że wizja waszego życia jest piękna, ale nie zapominajcie o tym, że gwiazdy to są te, które nie tylko przepięknie świecą nocą, a to znaczy, że nigdy nie tracą nadziei, ale również te, które na długie dystanse wskazują nam drogę. Trzej królowie za gwiazdą musieli się nawędrować, żeby dotrzeć do tej szopy, gdzie leżał mały Jezus. Kolumb za swoją gwiazdą, ktoś tam za gwiazdką z nieba, prawda? Te wszystkie życzenia, które my wypowiadamy do gwiazd, one się spełniają pod warunkiem, że my jesteśmy bardzo cierpliwi, bardzo wytrwali i niczym te największe gwiazdy scen, teatru, baletu, jakiejkolwiek innej sceny potrafimy wielokrotnie przećwiczyć daną partię, dane zagadnienie, nie poddajemy się. Ale bankiet życia po dziewiątce pucharów i po rycerzu pucharów, bankiet życia, jaki można dzięki temu osiągnąć w waszym wydaniu, to jest, słuchajcie, uczta, nie wiem, jak u króla jakiegoś w świecie. Jaki był najsłynniejszy król, który wydawał uczty, gdzie nie ścinano głów. To o takiego tutaj chodzi, ale to jest rozkład z efektem wow, pod warunkiem wielkiej cierpliwości. Patrzyłam na wszystkich trzech rozkładach, popatrzę u Was, co pod spodem w talii było. Rzeczywiście teraz, bo tu przepiękna energia, teraz możecie trochę czuć się jak ta postać, tu na tu i teraz, w punkcie Waszego życia. Tak jakby jakieś oczy bogów były na Was wpatrzone, czy Wy podniesiecie się z jakiegoś, że tak powiem, ciosu. Czy Wy podniesiecie się? Czy Wy zwrócicie uwagę, że te miecze tak naprawdę nie wpadają, nie wbijają się Wam w głowę? Nikt Was tutaj nie chce ukatrupić, tylko tak jakby wiszą nad Wami, natomiast tak naprawdę są to jakieś mentalne jakby urazy, klincze, fakt, mogą być boleźni, bojaźnie, ale tak naprawdę ta postać spokojnie mogłaby, wiecie, przejść parę metrów kuckami w przód, wstać i te miecze nadal by tu wisiały, a ona by sobie gdzieś tam poszła w życie świetliste tworzyć rzeczy piękne, więc to może być tak. Do mnie tarot zawsze mówi na poziomie nie tylko archetypicznym, ale również obrazowym, ten, który mnie zawoła. Więc to może być tak, że Wy macie pewnego rodzaju klincz, czy jeszcze jakąś patową sytuację bolesną w Waszym życiu. Może być tak, któż takich nie ma. W trójce mieczy one są raczej trudne. Natomiast tu wszystko w tych kartach mówi o bankiecie życia i Nefertari obiecuje, że jeżeli będziecie cierpliwi, jako te gwiazdy, które wykuwały swoją szlachetną doskonałość, to bankiet Waszego życia Was zadziwi niejedną ucztą i niejednym okazją do celebracji sukcesu, zwycięstwa, wielkiej fety. To może być na polu zawodowym, to może być na polu zdrowia, to może być na uzyskaniu jakiejś takiej, wiecie, relacji, która jest efektem wow, jeśli mówimy o uczucia czy partnerstwo, kiedy czujemy się spełnieni, kiedy czujemy się dowartościowani i kiedy mamy naprawdę baśniowe klimaty w życiu, to jest przepiękna jakby wizja, ale potrzebna jest cierpliwość i wiecie, tak jak mówią, jak szlifuje się diament, potrzebna jest Wasza, jak to się mówi, nieugiętość. Po lekkości pióra, które trzyma ta przepiękna gwiazda,
w rękach, pewnie są to pióra prawdy, mówi tak jakby zobaczymy, ile w Tobie jest naprawdę woli i uporu, żeby osiągnąć to, co chcesz, ale z efektem wow. Popatrzmy, co mówią tutaj wyroczniak Gwiezdnych Ziaren dla Was, a to jest dziecko kosmosu. Inteligencja wszechświata jest w Tobie. Bardzo wiele osób będzie mnie tutaj oglądało. Zawsze mówię, że wszyscy wisimy w kosmosie na planecie Ziemia, więc wszyscy jesteśmy kosmitami, ale tu mogą być dusze, bo wiecie, po tych, tu gwiazda, tu dziecko kosmosu, tu mogą być dusze, które rzadko wcześniej bywały na Ziemi. Możecie tu nie do końca czuć się w Waszych klimatach, ale jeszcze raz podkreślam, nie mówić jakby ja już chcę wrócić do swoich, bo nie na tym Wasze zadanie polega. Skoro Wasza dusza to wybrała, to wyzwanie, to nie dlatego, żeby tu narzekać i marudzić, tylko żeby wykuć jakieś mistrzostwo. I jeśli jesteśmy nawet, tak jak mówię, trochę kosmitami na tej planecie, którzy czują, że nie zawsze wszystko tu rozumiemy, to to jest taka planeta, która może nam dać ten odcień mistrzostwa, którego pragniemy. Rozumiecie? I orakuł Wam o tym przypomina, gwiezdny, żebyście nie zapominali o tym światełku, które po pierwsze jest w Waszym sercu. Popatrzcie, jak to pięknie koreluje, ta karta gwiazdy. I ta postać, która płynnie, tak jakby unosi się na fali wszechświata, z wiarą patrzy w górę i wie, że nie ma takiej rzeczy i nie ma takiej ilości czasu, która by była w stanie jak gdyby zatrzymać ją w dojściu do swojego celu. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ta postać tutaj wie, że szybowanie przez kosmos w drodze do wzniesienia, czy też szybowanie po ziemi w drodze do swojego celu czasami trochę trwa, ale ona nie traci nigdy tej pięknej gwiezdnej energii, lekkości i tego, co ja nazywam kosmicznym natchnieniem. Dzięki temu droga wydaje się łatwiejsza, lżejsza i przyjemniejsza. Zobaczmy, co na to wampirki i co na to... Wow! Syrenki. Obydwie czasy. Tu jest karty, tu jest nadzieja, a tu jest taki piękny, jakby archaiczny skorupiak, który jest z kamiliną już w rękach tej syrenki. O czym to świadczy? To jest magia czasu. Tu wszystko rzeczywiście u Was. Posłuchajcie, tu zaczęłam od czasu, ale zobaczcie. Tu jest po prostu, by nie tracić nadziei, mocne wezwanie od orakułu, a tutaj jest magia również czasu, czyli pewnych rzeczy po prostu nie da rady pogonić. To nie jest tabun koni. Tutaj pewne rzeczy wymagają czasu. I Wasza żelazna wola, i Wasza pewność, i Wasze spływy z nadświadomości powinny Wam o tym powiedzieć, że jesteście na dobrej drodze i ścieżce, ale uczta Waszego życia, ona się zaczyna już tu i teraz tak naprawdę. Cieszyć się trzeba każdym dniem. To jest takie proste i takie oczywiste. Nawet wśród przysłowiowego szarego, burego klimatu, czy w czasie takim, kiedy mamy trudniejsze momenty, muszą być takie punkty w naszym życiu, kiedy jakieś świetliki fruwają, kiedy bankiet życia może trochę mniejszy, ale warto wydawać. Natomiast tutaj chodzi o to, że jakieś długofalowe, przepiękne projekty i marzenia, Tarot Nefertari mówi, nie zapominaj o tym, żebyś kroczył z taką ufnością i cierpliwością, jak to dziecię kosmosu po swoje, a wtedy tylko i wtedy tylko one się spełnią. I jeśli gdzieś się poddajemy, jeśli gdzieś się rozsiadamy na tej drodze, jeśli używamy malkontentstwa, marudzenia, jeśli sabotujemy własne plany, a idź tutaj taki uparciuch, to wtedy, jeśli sabotujemy te własne plany i marzenia, to tak jakbyśmy gdzieś na drodze tej utykali i ta gwiazda świeci, zawsze tam mruga do nas, podążaj dalej, ale my tak jakby dość opieszale wtedy po tej drodze, wiecie, gdzieś serpujemy. A tu chodzi o to, żeby po prostu robić swoje. Aż dopytam Terata, co my tu gramy? Siódemka denarów. Również wszystko mówi tak jakby prędko, prędko, baśń się baje, nie tak prędko, rzecz się staje. Na pewne rzeczy, na zasiane plony trzeba poczekać. Tu wszystko w tym tarocie Nefertari wzywa Was do cierpliwości i nieustępliwości. Ale gramy o wielką, szampańsko-przyjemną stawkę, bo tu są pucharowe karty. Tutaj może być czarująca rodzina, tu może być czarujący związek, tu może być czarująca praca, tu może być czarujące, nie wiem, zdrowie wyczarowane. Tak jakby, nawet jeśli ono w tej chwili nie jest ciekawe,
ale to wymaga cierpliwości. I to wymaga pewnego rodzaju takiego hartu ducha na tej drodze. I tu, ale tu jest rzeczywiście mega próba na czas. Pierwszy rozkład był podobny. Nie wiem, czy jakby ktoś wybiera 2 czy 3, to wiecie, to zawsze znajdzie coś dla siebie, ale jeżeli wybieracie tylko jeden, to o co tutaj chodzi? To mocno Was woła intuicja, że tu jest wszystko dla nas, a w pierwszym rozkładzie było tak, trzeba być nieustępliwym i cierpliwym, a u Was jest, trzeba być mega cierpliwym, po prostu. Tutaj naprawdę wszystkie karty do tego wzywają, ale mega cierpliwość opłaca się, bo przychodzi mega iluminacja, mega uczta do Waszego życia. Tak jakby ta Nefertari mówi, nie zapominaj, kim jesteś, i Egiptu też nie zbudowaliśmy, czy piramidy od razu. Rozumiecie? Tak a propos, jej świątynia, mówię o królowej, to na pewno była budowana, wiecie, też również nie w 2 dni, umówmy się. I tutaj tworzymy 3 karty. Tak. Piękno, poczucie zagrożenia i tak jakby konieczność poświęcenia się, a być może wspomożenia poprzez jakieś przyjacielskie stosunki z osobami, które niekoniecznie zawsze będą Wam chciały tą pomocną dłoń wyciągać. Posłuchajcie, bo tak, tworzenie rzeczy pięknych i z jednej strony, bo to jest karta konfliktu i niebezpieczeństwa, tu jest pewnego rodzaju tak jakby faktycznie konieczność takiego, jak wiecie, jak u Indian, braterstwa krwi, tak? Czyli podania komuś ręki i zawierania sojuszy i paktów. Ale uważ, żeby się tworzyły te rzeczy piękne, orakuł mówi, to musicie uważać bardzo na to, z kim te pakty i sojusze tworzycie, rozumiecie? Bo czasami tak jakby możecie mieć sabotowaną Waszą energię poprzez właśnie nieciekawe przyjaźnie, pseudoprzyjaźnie, nieciekawe spółki z takimi osobami, z którymi po prostu bardziej Was będą one wciągać wtedy, jak to się mówi, w marazm, w dno albo w niewiarę. Tu jest bardzo, bardzo mocne nawoływanie od orakuła, żeby uważać, z kim zawieracie sojusze, pakty, spółki na każdym poziomie. Na każdym poziomie. I żeby nie bać się kreować właśnie tego, co piękne. Tu jest wezwanie do piękna, ta kwiatowa wróżka, owszem, o tym również mówi. Więc tutaj, wiecie, jeśli zdrowie, to tak jakby możliwe, no jakaś taka metamorfoza, wiecie, z czegoś, co jest, powiedzmy sobie, bardzo nieciekawym jakimś tam problemem zdrowotnym, czy też bardzo nieciekawą jakby formą jakby ciała, z którym próbujecie sobie dawać radę, to metamorfoza po kwiatowej wróżce absolutna. Po tych kartach też, jeśli mówimy bankiet Waszego życia. Więc tutaj gracie o jakieś wysokie stawki, firmy, doprowadzenie do kwitnącej jakiejś świecie, do kwitnącej po prostu krainy w Waszej świecie baśni. Czy to chodzi o firmę, czy to chodzi o Wasz związek, czy to chodzi o wyjście z samotności. Tu wszystko jest możliwe, tylko tu jest jakby dosłownie per aspera ad astra, czyli bez tych cierpień, ale do gwiazd trzeba iść jak gdyby długo i uparcie, tak to powiemy. I na tym się skupić, wiadomo, nie tracić jak gdyby tej swojej gwiazdy zarannej, która Was prowadzi z oczu. I tu są możliwe rzeczy piękne i cudowne. Kochani, to jest czat tutaj, ten rozkład. I jeszcze muszę podpytać, bo na wszystkich patrzyłam i teraz mnie odwróciło. Co tutaj mamy do ugrania? A do ugrania macie to, że faktycznie to jest rycerz buław i on tak jakby namawiał Was do takich, wiecie, wyskoków ognistych, ale dobrze pojętych. Czyli nie bójcie się samokreacji, nie bójcie się tej iskry samozapłonu ognia wewnętrznego, który jest w Was, który czasami robi brawurowo, nie wiadomo dlaczego, rzeczy takie, wiecie, wpadłem na pomysł, mam genialną myśl i muszę to zrobić teraz, nie wiem dlaczego. To jest wewnętrzny ogień, to jest wewnętrzna pasja, to jest wewnętrzna brawura, która w tym wypadku jest wskazana. Czyli próbować nawet pomysły takie, które inni mówią, to nie wyjdzie, ale jeśli wy czujecie, że w tym jest wasz śmiech, wasz ogień, wasza perlista energia, to znaczy, że tego macie słuchać, jedynie wewnętrznego rycerza buław. I następna królowa buław, nie mam pytań. Więc tutaj jest jak gdyby dodatkowe wskazanie od tarota Nefertari, który mówi nam, że po energii własnej ognistej
Absolutnie. Ekscentryzm niech Was szaleje. Możecie robić rzeczy niesamowite. Możecie tworzyć dzieła nowe. Czy to nawet jeśli byśmy dotknęły poziomu kuchni, dziewczyny, jeżeli ktoś Wam mówi, że nie wiem, jakiś przepis Wam nie wyjdzie, bo Wy tam chcecie dodać kawałek jakiejś takiej brawurowego składnika, którego wyście wymyśliły, to róbcie to. To jest Wasza kreacja. Mówię od najniższych poziomów po najwyższe, bo tutaj różnie już mogą być jakieś wiekopomne dzieła, które będą powstawały, ale tylko na energii pasji i kreatywności, no i ogromnej nieustępliwości, tak? Przy czym to też może być coś takiego, że królowa buław, jeśli by była samotna i szukała tego swojego rycerza buław, to on przybędzie. Czy też jeśli rycerz buław byłby samotny i szukał tej swojej królowej buław, to ona przybędzie. Ale tutaj nie tracimy tej nadziei i nie siedzimy bezczynnie, tylko jak gdyby tak jak te gwiazdy na dyskach teatru albo tak jak te baletnice, które 15, 19, 25 raz ćwiczą jakiś układ, żeby zagrać przepięknie na scenie, tak i Wy musicie jeden, drugi, piąty, dziesiąty, dwunasty raz próbować. To tu o to chodzi w tej energii, która mówi tak, dostaniesz ten swój wewnętrzny ogień albo tego drugiego ognistego do tanga, ale po prostu musisz to zrobić. Czasy te, czyli bity z nędzą, wtedy miną. Jak już odkryłam, to już powiem. Wtedy miną, ale tu jest tylko jak gdyby pasja. Przy czym rzeczywiście powiem Wam, że najbardziej zaskakujący rozkład, bo tu jest do ugrania po karcie gwiazdy, rycerza pucharów i dziewiątki kielichów i po cierpliwości siódemki denarów, to tu jest do ugrania olśniewające, coś olśniewającego. I to jest to, co spełnia Wasze marzenia. Bo jakby po karcie gwiazdy to jest zawsze to, o czym tam marzycie, o co jest Waszym tchnieniem duszy. Więc po rozkładzie ogólnym nie będę każdemu kroić serducha, żeby zaglądać, jakie tam marzenia tkwią, ale tu naprawdę na każdej długości linii frontu. Ale macie być niestrudzeni. Jako ten baletmistrz, czy ta gwiazda baletu, która potwierdzam, jakby widziałam kiedyś, jak oni ćwiczą lata, wiecie, któryś tam układ, tak i tu. Do niektórych rzeczy być może lata, do niektórych tygodnie, ale tutaj możecie uzyskać wszystko, co chcecie. Nefertari bardzo jasnym tekstem to powiedziała, ale tu się nie wolno jak gdyby załamywać i tu trzeba ćwiczyć 15, 20, 30 raz. I jeszcze Wam coś powiem w tym miejscu, bo tu zawsze muszę powiedzieć, nie ma takich ludzi, mnie się bardzo podoba, jak na przykład chcemy otworzyć swój biznes, posłuchajcie, czy cokolwiek innego i zakładamy, że to od razu nam musi na 100% wyjść. No fajnie by było, ale jak popatrzycie na największych biznesmenów, albo na największe śpiewaczki operowe, albo na największe aktorki, myślicie, że oni nigdy nie mieli wpadki, nie wyłożyli się na deskach? To jest taka kwestia, że czasami nie wychodzi, ale jeżeli wiemy, że to, czego chcemy, to jest to, co nam w duszy gra po tej karcie gwiazdy, to po tej linii oporu, którą pokazały te karty, nie ma możliwości, żeby nie wyszło, żebyście nie dostali to, czego chcecie, ale trzeba mieć cierpliwość i trzeba po prostu jeszcze któryś raz przećwiczyć widocznie akord czy układ, żeby doszlifować, żeby ten brylant Waszego życia doszlifować. Ale Wy tutaj idziecie po ścieżce do spełnienia. Przepiękny tarot Nefertari i Ayla. Była to moja opowieść dla kosmitów, którzy wylęgli się z niebieskiego jaja kosmicznego. Kochani, wszyscy ci, którzy chcą pomocy magicznej ode mnie, to dla nowicjuszy mówię, że można mnie znaleźć na stronie aylamedium.com. Stali bywalcy już wiedzą, tam się można umówić na wróżbę albo na pomoc magiczną. I teraz tak, jeśli mówimy o tych, którzy czekają na wieczór wróżb, to będzie on 10 października, to już wiemy. Wszystkim, którzy brali udział w tym rozkładzie, życzę przepięknej soboty, super weekendu i cudownego tygodnia, który zaczyna się poniedziałkiem i rozkładem na cztery klucze na moim kanale. Pozdrawiam, kochani, pa, pa.